Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Wielkie święto szachów. 17-letni Jan Klimkowski zostaje 59. arcymistrzem w Polsce. Znam Janka, bardzo sympatyczny chłopak. Miałem okazję z nim grać w szachy. Niezwykle ambitny. I widać w jego oczach tę złość sportową, jak przegrywa partię, jak był jeszcze troszkę młodszy, dało się to zauważyć. Bardzo dobrze to procentuje, niesamowity e, zawodnik, wicemistrz świata do lat 16. Zapraszam e, na jego partię decydującą w Ekstralidze, gdzie grał z Senderą Jarosławem, z mistrzem FIDE. No i ta partia, mimo że patrzymy na różnicę rankingów, jest duża, to ta partia była niezwykle stresująca pewnie dla Janka, dlatego że decydowała o tym, czy zostanie tym arcymistrzem, czy nie i czy zdobędzie właśnie tą, tę trzecią normę. W każdym razie jeszcze warto napomknąć o Janie Małku, który również zdobywa arcymistrza, 60. arcymistrz Jan Małek, Przedstawię o nim e, sylwetkę. Przedstawię sylwetkę i partię jego w następnym odcinku. Zapraszam serdecznie do analizy Jana Klimkowskiego. Moi drodzy, e, bardzo ważna partia. E4, E5 się tak rozpoczęła. Niezwykle e, ważna z psychologicznego punktu widzenia. Mimo, że przeciwnik Janka jest od niego e, no, teoretycznie słabszy, to nie jest to prosta rzecz, żeby grać partię, którą trzeba wygrać, żeby być tym arcymistrzem. Nie wiem, co by się działo. Jakby Janek no, tutaj miał potknięcie i ta norma by się jeszcze oddaliła. Ale na szczęście potoczyło się jak się potoczyło dla naszego młodego zawodnika, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, partia hiszpańska na szachownicy jest posunięcie A6, goniec na A4, skoczek F6, no i D3 naturalnie D6 ze strony Jana Klimkowskiego C3. I teraz bardzo ciekawy sposób na grę, taki myślę, że bardziej agresywny, według mojej oceny G6. Bardzo według mnie fajne podejście. Ja również lubię grać tego typu rzeczy. No, zobaczcie, przeciwnik nie zaatakował centrum, więc, dlaczego nie ustawić sobie szachowego domku? Mamy na to czas. W każdym razie, Roszada nastąpiła, goniec G7, wieża E1. No, i jest Roszada. Chodzi o to, że takie królewsko-indyjskie schematy mają swój urok i wielkie możliwości skomplikowanej gry. A to właśnie jest na pewno dużym atutem tutaj Jana Klimkowskiego. Skoczek z B na D2, posunięcie H6. No, taki ruch wiadomo, żeby tutaj nie wskoczyła żadna figura. Przy okazji, skoczek na F1 manewry, tak jak w Hiszpance, wszystko się dzieje normalnie. Posunięcie wieża E8, skoczek na G3. Zobaczcie, że te skoczki zostały tutaj nieco stłamszone, ale też no, pozycja normalna i B5 nastąpiło. Goniec na B3. Tutaj plan czarnych jest prosty. Grać na skrzydle królews... Przepraszam, grać na skrzydle hetmańskim, ale też są wielkie możliwości na to, żeby grać w centrum, no i na skrzydle królewskim, więc im szerszy wybór, tym może ciężej się zdecydować. Doświadczony szachista wie, co robić. Przede wszystkim skoczek A5 z próbą zbicia gońca. Ten goniec jest kluczowy w Hiszpance. Chcemy go wybić, on się chowa. No i posunięcie C5 zagrywa Jan Klimkowski bardzo dobrze. No, i tutaj em, chyba pan Jarosław się trochę pomylił, grając ruch A4. Oczywiście to nie jest jakiś błąd, który przegrywa, ale daje już pewną fajną możliwość czarnym, i ten ruch to B4. Bardzo dobre posunięcie. Zauważcie, że po wybiciu, tak w partii było, no, skoczek na A5 według mojej oceny stoi bardzo fajnie, mimo że stoi na bandzie, bo on tutaj ma. Predyspozycję do tego, żeby pomóc Pionkowi B, ale też skoczek czasami wejdzie na B3, na D4, czasami przejdzie z powrotem na C6 i na D4. No i cóż, myślę, że czarne nie mają tu żadnych problemów. D4 nastąpiło. No i tutaj Jan Klimkowski zagrywa goniec G4. Bardzo logiczny ruch, no bo chcemy tego skoczka podważyć, żeby mieć opcję w centrum. Tyle, że po ruchu D5. Jest zamknięty goniec G7. I właśnie w tej sytuacji jest inna możliwość zbicia najpierw pionka. To nie jest prosty ruch, tak naprawdę wbrew pozorom, bo czarne zostają z pionkiem D6. No i ten pionek jest taki, no powiedzmy słabszy. No i nie każdy chce to zostawić, tylko że ten ruch jest bardziej logiczny, bo uwalnia gońca z G7. No, i w tej konkretnej sytuacji ten ruch byłby zdecydowanie lepszy. Przykładowo, jakby skoczek wybił na d4, no to wtedy goniec g4 jak najbardziej można wymusić ruch f3, żeby tu był prześwit na króla. Chociaż to nie jest jakieś tam super mocno ważne, ale przy okazji, dlaczego by nie mały plusik, i goniec wraca. No, i ta pozycja czarnymi jest bardzo przyjemna. Można próbować grać wieża c8, hetman c7 może też gońca przystawić i skoczkę sobie tędy wstawić, no bardzo bogata pozycja, w różne takie ciekawe ruchy, więc myślę, że trochę lepiej by czarne tutaj mogły sobie powalczyć, no ale zrozumiałe jest to, że Janek zagrywa tutaj i jest ruch D5, białe dobrze reagują, grają D5, zamykają gońca, co nie znaczy, że pozycja jest czarnymi zła, według silnika ona jest równa, Tyle, że to jest ocena silnika, a kto jakie lubi pozycje grać, no to już jest kwestia gustu, i to jest właśnie fajne. No ja bym wolał na przykład te pozycje grać zdecydowanie czarnym kolorem. Wieża C8. Ruch logiczny na wolną linię i jedziemy. Goniec D3 sobie ucieka. No i teraz Jan Klimkowski zagrywa posunięcie m, bardzo logiczne. Goniec bije na F3. No właśnie, słuchajcie, goniec bije na F3. Nic tego gońca stąd nie e, atakowało, a goniec wybija. Dlaczego? E, bo Janek sobie wymyślił, że jak zbije pionek, no to możliwe, że będzie ruch H5-H4, skoczek sobie przejdzie tutaj i będziemy próbować fajnie grać. Zepsuta struktura jest spoko. Chociaż też można tędy przejść, oczywiście. Tyle, że zbił Hetman. E, no i pojawia się opcja skoczek B3. Chodziło o odciągnięcie Hetmana. Tu białe miały na pewno cięższy wybór na y, zrobienie ruchu GF czy Hetman F3. Skoczek wleciał. Wieża B1 i uwaga, skoczek nie zbija gońca czarnopolowego. Ja często mówię, że w podobnych tych właśnie królewsko-indyjskich schematach jest tak, że jak zbijemy tego gońca, u białych to jest świetnie, tyle, że goniec G7 jest zablokowany. E, więc tu się pojawia ta różnica i to zrozumienie szachów w danej sytuacji. Skoczek wleciał na D4, zdecydowanie. Lepiej zagrywa tutaj czarny Hetman D1. Zobaczcie jaki świetny skoczek na polu D4. No i Jan Klimkowski zagrywa Hetman A5. No, to oczywiście Hetman B6 też wchodzi w grę jak najbardziej. Świetne ustawienie Hetmana. Ja bym w ten sposób też próbował skoczka przestawić i na C5. E, można powiedzieć z jednej strony w cudzysłowie samograj czarnymi. Czarne uzyskały dobrą grę, żadnych problemów. No i kwestia najtrudniejsza w szachach. Wygrania pozycji, która nam się podoba, choć niekoniecznie jest lepsza, e, i wygrania tego, bo to jest bardzo ważny punkt e, dla Jana Klimkowskiego. To nie jest proste, przypominam, dużo tu się na pewno w głowie e, młodego zawodnika działo. Hetmana 5 nastąpiło, skoczek E2 z próbą wymiany, no i skoczek na D7. E, oczywiście zwróćcie uwagę, e, skoczek przechodzi, goniec się tutaj otwiera, no i białe jak najbardziej wybijają. To jest też dobry ruch białymi, no bo trzeba tego skoczka z D4 zlikwidować. Goniec F4, no i czarne muszą zagrać gońcem na F8, bronić. E, jasne, że można by było pewnie spróbować skoczek E5, bardzo narzucający się ruch, e, pewnie nie jedna osoba by tak zagrała, tylko zastanawiam się, co jest po prostu po biciu. E, przy różnopolowych gońcach czarnymi może być ciężko wygrywać te pozycje. No właśnie, nie wiadomo do końca jak to jest, goniec zagrywa na F8, na pewno sporo nerwów, przypominam, e, byłoby, było w tej partii H3. Poczek C5. No i skoczek znalazł lepszą placówkę na lepszą grę z tej strony hetmańskiej. Wieża E2, na absolutnie żadne wymiany. Tutaj trzeba tego skoczka zachować. Posunięcie B3. Bardzo ładny ruch, logiczny. Zobaczcie, grozi wzięcie piona. No i przede wszystkim Hetman się otwiera. No po prostu rozpychamy się na skrzydle hetmańskim. Wieża A1 broni, Hetman B4, posunięcie A5. No i Janek zagrywa teraz ruch bierze 7 ehm, Pochylę się trochę tutaj nad innym wariantem konkretnym, e, no bo jeżeli powstaje konkretna pozycja, konkretne ruchy, to można spróbować. Słuchajcie, e, jest taki ruch jak skoczek bie 3 w teraz. E, to posunięcie może m, teoretycznie przysporzyć sporo pro problemów. Bardzo ciężko policzyć według mnie wariant do samego końca i uzyskać satysfakcjonującą pozycję. Na pewno Janek rozważał takie posunięcie. Zobaczcie, co by się po tym ruchu mogło zadziać. Hetman mógłby zbić. No i teraz G5, bardzo ważne posunięcie, żeby pokazać i sprawdzić gońca, gdzie on będzie chciał grać. Czy będzie chciał grać tendy, czyli cofnąć, czy będzie chciał grać tendy, bo to chodzi o to, żeby też wie, że miały swobodę gry na linii C. Jeżeli goniec by wrócił na G3, co jest najlepsze, białymi, to hetman C4 spróbował wymiany. Oczywiście tu widzimy, że pionek wisiał, więc trzeba byłoby wymienić i pójść na tę końcówkę. Ona nie jest taka do końca mm, prosta białymi. Mimo wszystko, i tutaj tak, wieża D1 na tego pionka na pewno by się czaiła. Więc wieża C8 zdwojenie, wieża na D2. No i tutaj można byłoby zagrać od razu wieża C2. Chodzi o to, że przechodząc do takich konkretów, mając punkt taki powiedzmy duży plus w postaci właśnie pionka B3, można byłoby to spróbować zrobić. No i tak mogłoby być. Na przykład wieża D4. I teraz trzeba było znaleźć bardzo ważny ruch. Słuchajcie, trudny według mnie, bardzo trudny. H5. O co chodzi w tym posunięciu? Chcemy zagrać H4, odpędzić końca jeszcze dalej, żeby punkt F2 osłabić. No właśnie, i to nie jest takie proste tutaj w tym wszystkim, bo H4 bicie i goniec F4, tak żeby goniec miał też grę, wieża B2 przykładowo, wieża B4, no i tutaj wieża C5, atak na pionka, a jak wieża na B8 z planem bicia lub tutaj, to wieża B5. No i właśnie moi drodzy, w tej pozycji mogłoby być różnie. Znaczy, ja myślę, że czarne nie przegrałyby tego absolutnie. E, ciężko pewnie doliczyć to do końca. Wariant ciekawy. E, na pewno duży atut w postaci tego pionka wieża A2 i prosty plan. Możliwe, że czarne tu szybko wygrywają. E, nie wiem, e, tak nie poszło, ale chciałem pokazać, e, że konkrety też istnieją i ciekawy w sumie temat byłby. Myślę, że jakby Jan Klimkowski grał tu z arcymistrzem 2700 w ten temat by poszedł. Tak powiem w skrócie. Dobrze. Wieża C7. Janek przytrzymał wieżę. Goniec D2, hetman wrócił, goniec F4, hetman wrócił, goniec wrócił i hetman B8. Tutaj w ogóle Janek właśnie powtórzył ruchy, żeby hetman bronił pionka. No i po tym ruchu wieża zdwoiła się na 7 Widać, że czarne szukają po prostu kolejnych opcji na to, żeby przełamać białe. F3 z obroną. Goniec G7 szykuje się oczywiście do, aktywniej, do aktywniejszej pozycji, do aktywniejszej gry. Hetman D2, G5. Ten goniec ucieka. No i posunięcie E5, F5. Tutaj e, też w tej sytuacji, e, konkretnie po tym ruchu, warto się pochylić nad takim posunięciem goniec na E5. E, ja powiem szczerze, jakbym grał tę partię, taki ruch bym raczej wykonał. Tu chodzi o konkrety, bo po F5 są konkrety, dokładnie po tym ruchu, a po właśnie goniec E5 jeszcze gramy troszkę strategicznie. Jak koniec odejdzie, no to dla czarnych super, bo ten koniec ma tutaj opcję, no i można by było nieźle cisnąć. No ale po co zdwojaliśmy wieżę, żeby ta linia była zamknięta, prawda? No więc tak można sobie to tłumaczyć, a ten ruch byłby jak najbardziej ciekawy. A po wymianie zbić pionkiem i mieć świetne pionki, świetnego skoczka, no i trzeba byłoby wrócić wieżami, grać na linii C. Ale ja myślę, że w tej pozycji czarnymi. Jest ok. Nie wiem, e, ciężko to e, dyskutować. Na przykład co no znowu silnika. Z ludzkiego punktu widzenia, według mojej oceny, tutaj e, gra czarnymi byłaby w porządku, ale czy wygrana? Ciężko, ciężko właśnie to określić, dlatego szachy są tak piękne. Postunięcie F5 e, poszło konkretnie, bicie nastąpiło i wieża E3, ta wieża się władowała pięknie tutaj do centrum, licząc na wymianę i wymianę. No to tutaj czarne by już świetnie sobie radziły. W każdym razie, goniec c4, hetman d8, goniec f2 i uwaga, Jan, Krzy Jan Krzysztof Duda, już przyzwyczailiśmy, Jan Klimkowski, mam nadzieję, że częściej nazwisko będziemy tutaj wymawiać, hetman f6 zagrywa. No i e, trik polega na tym, że jak goniec zbije wieżę, to zbija pionek, hetman sobie tam odchodzi, hetman d4, ehm, no cóż, powiem w tak, silnik mówi remis, Ludzki tutaj mechanizm szachowy, powiedzmy, intuicja szachowa mówi, gramy czarnymi na wygraną, bez jakości, no bo to są takie właśnie fajne układanki. Chodzi tutaj o to, że mamy jakość mniej, ale ma ogromną, ogromną inicjatywę czarnymi. Nie wiem, jak wygrywać, słuchajcie takie pozycje. Konkretnego przykładu ciężko, ciężko podać ten konkretny plan. Na pewno wzmacnianie i pompowanie balonika, żeby tu w końcu to prysło i białe mogłyby się gdzieś tam pewnie posypać. No w każdym razie nie jest lekko, nie jest lekko. Słuchajcie, gracie takie pozycje na wygraną. Wieża A na E1, no i Jan Klimkowski postanowił przejść do dużych uproszczeń. Bicie, 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 bicie i Hetman F5. To jest remis według silnika. No, według właśnie człowieka pewnie jest opcja na wygrywanie. Koniec zbił pionka. No, i teraz jest bicie gońca. Hetman zbił, i pojawia się kolejna opcja białymi, że ten pionek ma szansę dojść do pola przemiany. Słuchajcie, końcówka się uprościła bardzo i to nie jest proste wygrać. To już powtarzam kolejny raz, ale mało tego. Myślę, że białe mają duże szanse po prostu utrzymać tę pozycję. Poszło D3. Goniec E3 z obronu, najlepszy ruch biały jak najbardziej. Hetman D5, e, próba właśnie D2. Hetman dał szacha bardzo dobry ruch, król H7. Czarne muszą pilnować pola F5, żeby nie było tu wiecznych szachów. E, no i ruch A6. No i zobaczcie, co się dzieje. Hetman A5. E, oczywiście jakaś tam próba szacha, coś w tym stylu, tylko że to y, no, nic y, kompletnie nie daje. A7. No i właśnie. W tym momencie Janek zagrywa też najlepiej, tutaj białe i czarne grają najlepiej, d2. Tyle, że w tej pozycji białe się niestety mylą, e, a stety dla czarnych się mylą. Goniec, e, przepraszam, nie goniec d2, tylko dorobienie Hetmana. Zaraz do tego wrócimy. Sprawdźmy, jak mogłaby się partia potoczyć po goniec d2, czyli likwidacja tego pionka i likwidacja pionka a7. Z jednej strony, jak sobie spojrzymy na te pozycje, no to czarne zaraz wezmą pionka i ten pionek będzie bardzo groźny. Tak się wydaje, ale to nie jest do końca takie łatwe. Król F1 mógłby zagrać, Goniec B2 i Hetman C4, i tu się Hetman przykleja ładnie do pionka. Hetman B8 z obroną to jedyne najlepsze ruchy, tu też trzeba uważać na wieczne szachy. Goniec B4, zobaczcie, chcą białe wybić pionek. No, i jakby Hetman zagrał na G8, żeby tego piona nie stracić, to jest jedyna możliwość. To Hetman D3 szach. No i to po król G7, wymiana tych gońców, następuje i remis w kieszeni. W sytuacji, gdy król zagra na H8, koniec C3 cały czas, wymiana, wymiana. I zobaczcie, że tutaj po tych ruchach remis jest dosyć prosty. Hetman D4. No i jak król zagra tutaj, to jest bicie pionka z szachem. No i bez problemu białe wyszachują czarne i te pozycje zremisują. Więc no cóż. To mogłoby się tak skończyć, jednakże że po ruchu d2 białe dorabiają hetmana i niestety to jest spory błąd. Dorobienie hetmana ze strony Jana Klimkowskiego, cztery hetmany na szachownicy. Król h2. No i prosta wymiana jednego hetmana. I Hetman D3. E, tutaj już się bardzo zmienia pozycja. Zobaczcie, że w materiale znowu jest porówno, ale Hetman z D3 nie dość, że atakuje, to świetnie wzmacnia wszystkie tutaj ważne pola. E, a pionek B2 ma problemy, a grozi też ruch koniec, na przykład na E5. Hetman a 7 z obroną. Bardzo dobrze pan Jarosław zagrywa, tyle że tu już jest ciężko. Posunięcie królem, żeby miał też goniec coś do powiedzenia. No, i tutaj ruch G4 nastąpił. Ruch G4 jest już słabym ruchem. Tutaj w zasadzie już nie ma dobrych rekomendacji białymi. Goniec zbił pionka. Hetman 7 I pewnie większość z nas w tej sytuacji zagrałaby szacha. Się bardzo narzuca, ale ruch końcem jest niezwykle też ciekawy. Tu chodzi o to, żeby ten król miał schowek na h7, żeby goniec go bronił, a pionek sobie idzie. Zobaczcie, że po ruchu h4, Janek gra b2 i po ruchu h5, na przykład sobie król by się schował, oczywiście, a po wymianie dorobienie Hetmana, no i ten goniec nie musi wcale dawać szacha. Białe się w tej pozycji poddały, no i w tym momencie Jan Klimkowski zostaje arcymistrzem. Musicie przyznać, że nerwowo było ciężko, no i tak też bywa w tym sporcie. Postawić te kropkę nad i nie jest najłatwiej w szachach. To się Jankowi pięknie udało. On by został arcymistrzem prędzej czy później. Wiek lat 17 to jest piękny wiek. Gratulujemy. Arcymistrz, nie każdy w stanie w tym wieku być, mieć najwyższy tytuł. Śledzimy Śledzimy moi drodzy Jana Ktymkowskiego, jego karierę. Będę na pewno tutaj jego partię przytaczał. Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.